Witam serdecznie, Agrosimex, Iwona Polewska. Szanowni Państwo, znajdujemy się na polu, gdzie mamy selera. Seler był wysadzony do gruntu 20 maja, czyli jesteśmy około 35 dni po tym terminie sadzenia. Co możemy zaobserwować tu na plantacji? Pierwsza rzecz, która rzuca się w oczy, to przede wszystkim wszechobecnie panująca susza. Susza jest sprawcą dużego stresu dla tych roślin. Szanowni Państwo, jak wspomagać nasze uprawy właśnie w sytuacji stresu, zarówno termicznego, jak i stresu związanego z suszą? Pierwsza rzecz, która tu mi się rzuciła w oko, będąc na plantacji, widzimy, że herbicyd, który został zastosowany, niestety pojawiły się jego ślady również na naci selera. W takiej sytuacji rekomenduję wykonanie zabiegu preparatem Maral 1,5 litra na hektar. Ten zabieg zdecydowanie poprawi w pierwszej kolejności regenerację właśnie tych uszkodzonych tkanek. Maral można zastosować w mieszaninach z tradycyjnymi fungicydami, z insektycydami, jeżeli to będzie wykonywany zabieg jeszcze na grzyba. No i oczywiście zbliża się termin wykonania zabiegu borem. Jak wiecie Państwo, seler jest to uprawa, która ma dość duże wymagania pokarmowe, nie tylko względem azotu, fosforu czy potasu, ale również takim ważnym składnikiem jest bor. Właściwie wszystkie mikroelementy są ważne, ale teraz to jest właśnie ten czas na bor. Do tego celu możemy wykorzystać preparat Bolero, który oparty jest o sorbitol. Tutaj ważne jest w tym preparacie tempo wchłaniania boru przez roślinę, szczególnie w sytuacjach, kiedy mamy do czynienia ze stresem termicznym, zarówno ze stresem spowodowanym przez niedostatek wody, ale również tym stresem spowodowanym wysokimi temperaturami. Sorbitol pełni dodatkowe funkcje właśnie przyspieszające wchłanianie przez liść właśnie tych składników pokarmowych. Oczywiście są również inne rozwiązania, nieco tańsze, ale tutaj tempo wchłaniania jest nieco wolniejsze. Na przykład preparat Boramina. W kolejnych etapach myślę, że warto będzie zwrócić uwagę na drugą dawkę posypową nawozu wieloskładnikowego. Do tego zabiegu mogę za Państwa zarekomendować nawóz zarówno Rosafer D12, 12, 17 bądź Jaramila Complex. Oczywiście można uzupełnić składniki pokarmowe, szczególnie tutaj mówię o potasie, przy pomocy siarczanu potasu granulowanego, bądź można zastosować nawóz Unika Calcium, gdzie mamy saletrę potasowo-wapniową i już wchodzimy dodatkowo nie tylko z potasem, ale również z wapniem, który będzie pełnił ważne funkcje w uprawie właśnie tej rośliny. Na dzisiaj to tyle. Zapraszam do śledzenia naszych komunikatów na kanale Doradca Warzywniczy, gdzie mam nadzieję będą dla Państwa na bieżąco przekazywane interesujące treści. Pozdrawiam i do zobaczenia.